Witam serdecznie. Jak to wszystko ogarnąć? Jeśli początkującą osobą chcę zarabiać w internecie, jak to wszystko ogarnąć? Ten cały biznes online, ten cały marketing, jak krok po kroku działać? O tym trochę dzisiaj pogadamy. Natomiast jeśli pierwszy raz oglądasz mnie, jesteś na tym kanale po raz pierwszy, ja nazywam się Paweł Grzech i działam tak w internecie średnio od 2009 roku. Ja łączę dwa światy. Świat netu marketingu ze światem marketingu internetowego. Czyli mniej więcej już wiem, co działa, co nie działa, ponieważ w tym czasie dużo rzeczy również zepsułem, ale też zbudowałem kilka fajnych systemu marketingowego i też często zacząłem od zera. Tylko wiem więcej, co działa, co nie działa. Mogę Cię nauczyć lejków sprzedażowych, działalności na Facebooku i łączenia dwóch światów, nie? Także teraz przechodzimy już do tematu. Aha, jeszcze przy okazji, jak chcesz, zasubskrybuj sobie ten kanał. I teraz wracając do tematu, jak to ogarnąć, ten cały marketing, nie? Biznes online, promowanie tego biznesu i tak dalej, nie? Jeśli porównasz sobie biznes internetowy, czy to z netu marketing, czy programy partnerskie, bo często właśnie mówię o netu marketingu na tym kanale i o programach partnerskich, jak działać, nie? Jak to budować, jak to wszystko łączyć. Jeśli porównamy netu marketing na przykład z tradycyjnym biznesem. I tutaj, jeśli chodzi o ogarnięcie tego wszystkiego, no to masz o wiele łatwiej, nie? Tak samo w programach partnerskich, bo jeśli chodzi o network marketing i programy partnerskie, są w pewnym sensie podobne. Masz produkt innej firmy w tym wypadku i tak jakby jesteś partnerem tej firmy, czyli ty nie tworzysz produktów, nie magazynujesz, nie ma żadnych magazynów, jeśli są to produkty fizyczne, nie ma żadnych magazynów. Nie inwestujesz w żadne, nie wiem, oprogramowanie, żeby tworzyć jakieś programy i tak dalej. Również nie zatrudniasz pracowników. Nie płacisz im ZUS-u, sam też często nie musisz zakładać działalności gospodarczej na początku, możesz działać bez działalności. Często też jest tak, że masz na przykład wypłatę na kartę, nie? I tak dalej. Czyli dużo rzeczy tak naprawdę schodzi z Twoich barków, nie? Jakby nie było. Jak jest jakaś obsługa klienta, jakieś produkty są wysyłane, coś, to obsługą klienta zajmuje się ta firma, z którą współpracujesz. Oczywiście tam jest tak, że możesz też tym osobom, które z Tobą działają, też może trzeba ich wspierać i tak dalej, ale nie ma takiej stricte takiej obsługi klienta, nie? Że Ty odsyłasz produkty, że reklamujesz i tak dalej. Czyli pytanie, jak to ogarnąć? Tak naprawdę Twoje zadanie, jako osoba na przykład początkująca, która chce działać czy w netu marketingu, czy w programach partnerskich, Twoje zadanie to jest po prostu promowanie tego biznesu na przykład, nie? Ważne jest to, żeby wybrać odpowiedni na przykład i biznes netu marketingowy, odpowiednią firmę MLM do współpracy, odpowiedni zespół, który ma już potworzone różne mechanizmy, systemy wsparcia, systemy szkoleniowe, to się do nich po prostu podłączasz, uczysz się od nich, zdobywasz wiedzę i wykorzystujesz ją w praktyce, żeby... Czyli Twoim zadaniem jest po prostu promocja tego, nie? Pokazywanie tego biznesu innym osobom, dzielenie się wizją tego biznesu, jak on może pomagać i tak dalej. To jest Twoje najważniejsze zadanie jako osoby początkującej. I też ważne jest to, czego ludzie sobie często nie zdają sprawę, że marketing, działanie w internecie musi być proste. Tutaj chodzi o wykonywanie prostych czynności, ale regularnie i każdego dnia, krok po kroku. Wykonujesz proste czynności, każdego dnia, regularnie, krok po kroku. Taka musi być systematyka w to wprowadzona. I oczywiście druga rzecz, co jest też bardzo ważne, Ty od razu nie musisz tworzyć jakiegoś wielkiego biznesu, nie wiem, rzucać swojego życia, pozbywać się znajomych. Tak często ludzie gadają, żeby pozbyć się znajomych, bo tam są toksyczni i tak dalej. No nie, czy ja wiem, jeśli ktoś Cię dołuje, ktoś Cię jest do Ciebie niemiły, niefajny, no to wiadomo, ale jak są Twoi znajomi negatywni i tak dalej, jest im ciężko w życiu też, wiesz, nie trzeba ich od razu porzucać, nie? Czyli nie wiesz te wszystkie bzdury, które ludzie opowiadają w internecie. Czyli nie musisz od razu, nie wiem, tworzyć jakiegoś wielkiego biznesu, możesz zacząć po prostu od dorobienia sobie. Jeśli to jest najlepsza opcja, jest taka, gdy na przykład masz jakąś pracę i po godzinach sobie dorabiasz, chcesz stworzyć coś kolejnego, coś dodatkowego, sobie dorobić i wtedy zobaczysz, czy z tego urodzi coś naprawdę fajnego, tylko trzeba po prostu działać, nie? Po godzinach tam 2-3 godziny po swojej pracy siadasz i działasz, czy to wieczorem, czy w nocy, czy rano przed pracą, siadasz po prostu, działasz jak masz wolny czas, ale wtedy trzeba konkretnie też działać i wtedy jak stworzysz odpowiednie mechanizmy, to zaczynają się pojawiać pierwsze efekty. Czyli pytanie, jak to ogarnąć? To jest dużo łatwiejsze. Biznes online jest łatwiejszy niż biznes fizyczny, bo masz dużo mniej rzeczy do ogarnięcia. Możesz na przykład tworzyć lejki sprzedażowe, co też nie jest taki mit, że w internecie to takie strasznie trudne, skomplikowane, a wcale nie jest. To lejek sprzedażowy to jest seria stron ułożonych w odpowiedniej kolejności, jakichś tam mechanizmów i seria maili na przykład, nie? Na początku, jeśli osobą początkującą, to możesz mieć, to jednak mimo wszystko, że to jest łatwe, ale to zajmuje dużo czasu, żeby to stworzyć, przetestować i wdrożyć, nie? Dlatego my też właśnie w Akademii e-marketingu stworzyliśmy gotowe rozwiązania, jak na przykład gotowe kampanie e-mail, gotowe lejki, które możesz dostać, nie? Linki masz poniżej, sprawdź sobie tam dwa poradniki, masz w opisie, sprawdź sobie te dwa poradniki na temat budowy biznesu w internecie, na to marketingu w internecie za pomocą lejków sprzedażowych. Tam masz mniej więcej wszystko wytłumaczone, możesz chciał to dołączyć do Akademii, tam też masz gotowe rozwiązania, nie? Czyli z jednej strony możesz działać za pomocą właśnie lejków sprzedażowych, budować listy adresowe, które, jak to mówiłem, nie są wcale takie skomplikowane, ale zajmują czas, żeby to zbudować i przetestować. Dlatego w Akademii masz gotowe rozwiązania. Możesz też działać w mediach społecznościowych, gdzie masz też proste czynności do wykonania. Ale też pamiętaj, że wszystko wymaga czasu, nie? Wszystko wymaga energii, zaangażowania i czasu, ale nie tyle,
na przykład w biznes tradycyjny, czy chcesz sobie dorobić. Bo są też takie statystyki, dużo z takich statystyk było, że dużo osób, które wchodzi w biznes online, oni po prostu chcą sobie dorobić, nie? Jakieś, nie wiem, 500 zł, 1000 zł dodatkowo do swojej pensji. I jest tylko kilka osób, które chcą stworzyć taki naprawdę prawdziwy, potężny biznes online. Czasami też jest tak, że chcę sobie dorobić, zaczynam biznes netto marketingu, nie? Chcę sobie dorobić, podejmuję współpracę z jakąś firmą, jakimś zespołem, chcę sobie dorobić, ale z czasem widzisz, że to naprawdę ma sens i z tego staje się twoje główne źródło dochodu na przykład, nie? Rzucasz etat i robisz to. Ale większość osób, dużo osób przychodzi po to, żeby sobie na przykład dorobić. I też możesz w taki sposób zaczynać, nie? Czyli jak to wszystko ogarnąć, jeśli podejmiesz odpowiednią współpracę z odpowiednimi osobami, z odpowiednim zespołem, którzy mają już te mechanizmy, niektóre stworzone systemy wsparcia i szkoleń, to ty się koncentrujesz na promocji danego biznesu po prostu. Masz szkolenia, masz różne mechanizmy wsparcia i tak dalej, systemy i ty się koncentrujesz na promocji. I nie masz tam żadnych magazynów, żadnych ZUS-ów, żadnych pracowników, nic tam nie wysyłasz, po prostu koncentrujesz się na promocji. To jest biznes, to jest prawdziwy biznes, ale biznes łatwiejszy niż taki biznes tradycyjny, czy nie wiem, zakładał jakieś tam sklepy, jakieś, nie wiem, hale miał, jakieś coś produkcyjne i tak dalej, nie? I jest też dużo mniejsza inwestycja, nie? Czyli jak to ogarnąć? Po prostu działaj. Wykonuj prosty marketing, działaj, jeśli chcesz. To w opisie masz tutaj materiały, link do dwóch fajnych takich materiałów, PDF-ów ponad 100 stron, gdzie dokładnie dowiesz się, jak na przykład budować lejki sprzedażowe w netto marketingu i teraz zobacz, czy to jest proste, jak pisać proste maile i je wysyłać, w taki sposób też zarabiać. Możesz to przetestować, a już wewnątrz Akademii masz gotowe rozwiązania, jak budować biznes w internecie, w social mediach, na Facebooku, na TikToku, i jak również tworzyć lejki sprzedażowe, jak to łączyć w całość i też gotowe rozwiązania, nie? Czyli sprawdzaj materiały w opisie, jeśli masz jakieś pytania, pytaj. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, sobie go zasubskrybuj koniecznie, kliknij ten czerwony przycisk poniżej i później odhacz ten dzwonek, bo jak ten dzwonek odhaczysz, dostaniesz też powiadomienia o kolejnych filmach wideo. Jeśli masz jakieś pytania, pisz w komentarzach, obojętnie czy oglądasz mnie na YouTubie czy na Facebooku. Jeśli masz pytania, to pisz poniżej, sprawdź sobie linki w opisie i widzimy się w kolejnym filmie i w Akademii. Cześć!